Hej, hej, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn i tak mam wrażenie, że już to będzie jeden z ostatnich z tego względu, że idziemy szlakiem, którym jak widać przeszedł Hades, czyli jak widać nie wygląda to dobrze, wręcz bym powiedział, że wygląda to bardzo źle, z tego względu, że no dużo ludzi prawdopodobnie poniosło tutaj porażkę. Ja się zastanawiam jeszcze tylko, czy nie wytworzyć sobie może eliksirów jakiś, bo mam trochę tych swoich. Tutaj tłuste mięso. No właśnie, w przypadku tych eliksirów potrzebna mi jest bardzo dużo ilość tego tłustego mięsa. Co jak widać, no nie posiadam tego zbyt wiele. Tutaj również sobie stworzymy jakieś wzmacniające mikstury, pułapek mam full. Zastanawiam się, czy jeszcze w ekwipunku czasem nie mam. Właśnie, skrzynki ze skarbami. Aha, sakwa na modyfikację jest pełna. Okej. Możliwe, że tam będą... możliwe, że tam będzie jakieś mięso. O, zwój na odrywanie. Tu są zwoje, tu są sploty. No, ogień 23, to jest chyba nic takiego wielkiego. Serce czujki, drut nam się przyda jak najbardziej. Dobra, czy mamy tutaj coś fajnego? 6%, 6%, okruchy metalu, 6%, tutaj też 6%, 22. Ale te 22 na mróz. No to nie bardzo. 22 na odrywanie, 21 na mróz. Chyba. No i 23 na ogień, ale my mamy chyba o wiele większe na ogień, prawda? Już sobie zobaczę. 19 na ogień? A nie, jednak tutaj do ognia moglibyśmy coś dodać. Do ognia moglibyśmy coś dodać, dlatego z modyfikacji sobie wyrzucimy jakieś tam słabizny. Na przykład to. A skażenie to też możemy wyrzucić. I ten mróz 9% też można wyrzucić. W takim razie... Nie, tego nie będziemy potrzebować, kochana. W takim razie z mody... Skarby ze z tymi... Gdzie to było? O, 23. I to mi się przyda. Ten 23 poziomowy ogień. Przyda mi się tu. Okej. Okay. Jesteśmy troszeczkę wzmocnieni. Może coś z tego będzie. Naprawdę sporo dostaliśmy też punktów doświadczenia za te wszystkie zadania po drodze. Muszę się śpieszyć. Bo nie damy rady. Prawdopodobnie nie uświadczę tutaj żadnych leczniczych ziół. Nie ma za bardzo takiej opcji. Czekajcie, w tamtą stronę. Trzymać natarcie! Kolega ginie, co? Wow, mnie też odwaliło do tyłu? Co to ma być? Co to ma być? Zepsuty strzał. O! Chyba koniec, co? Daliście sobie radę, świetnie panowie. Okruchy metalu, tylko jak teraz dojść do tamtego... robota, jest, dobra. Soczewka długonoga. To się mi chyba w tym momencie już raczej nie przyda. Idziecie ze mną, panowie? Słońce nigdy nie zawodzi. Chętnie bym z wami tutaj, kurde, szedł w obstawie, bo jakoś nie czuję się komfortowo idąc samemu. Tutaj, naprawdę. W drodze południka. O! Wodą jak najbardziej. W wodzie chyba mnie, oprócz tych krokodyli, to chyba żaden nie powinien mnie tutaj dojechać. Coś tam jest. Coś tam się dzieje.
Skażony złomiarz. Skażony złomiarz. Czy my możemy... Tak skażony panowie, skażeni panowie są. Proszę bardzo, skażony jak najbardziej jest podatny na ogień. Trafiłem. Ale teraz tak. Dobra. I teraz tak. Marszczyn. Czy mi jest marszczyn potrzebny? Nie. Potrzebowałbym jakichkolwiek leczniczych ziół. To wszystkie te czerwone. Dobrze, że to znalazłam. Jak najbardziej. Ależ bym powiedział bardzo dobrze. Czekaj. Zobaczmy jeszcze, co tu upolowaliśmy. Cyk. Coś zielonego. Zioło lecznicze. Super. No i parę jeszcze zapasów. Przydadzą się prawdopodobnie przed ostateczną walką, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że to, co przed chwilą odbyliśmy, to była jakaś walka ostateczna. Raczej nie. Wiecie, co tu jeszcze znajdziemy? Aha, to są te... A, to też jest leczące? To ciekawe. Naprawdę mam iść tędy? O, szlak. Myślałem jednak, że w drugą stronę. No dobra. Trzeba stawić czoło... A, jeszcze tutaj może sobie dobiorę do maksa. Trzeba stawić czoła... naszemu przeznaczeniu. Our destiny. Trzy fiolki. Zaczęło się. Hades zaczął nadawać. Oho. No to lipa. A i biomasę pochłaniają. Niedobrze. Fuck! To zezrą nam znowu całe życie. To znaczy, że przedarł się przez obrońców. Nora. Strażnicy Erenda. Muszę się tam dostać. Mam nadzieję, że jednak żyją nadal. Biegnij, Eloy. Wow! No, tego się nie spodziewałem, że tutaj mostu może nie być. Muszę iść dalej. Nie mogę się zatrzymać. Spokojnie, damy radę. Nie będzie łatwo. Można było się spodziewać, że rozwalili wszystko dookoła. Dobra, słońce zachodzi. Ale to nic. Oho. Dzień dobry. Eloy! To Eloy! No, to widać. Sądziliśmy, że padłaś na grani. Nie, to grań padła na mnie. Nie zostało wiele czasu. Muszę stawić czoło Hadesowi. Nie sama. To moja walka. Nie możecie iść ze mną. I tak mieliśmy zaatakować, nie? Tak. Metalowy diabeł upadnie. Czyli Fantastic Three. Fantastic Tree. Czego tam nie mogą wziąć? Wywar wigoru. Kurde, ten wywar wigoru, ja wam powiem,
Dobra, jest strasznie daleko, te pułapki nie wiem, czy mi potrzebne. Czy ja mogę jakkolwiek... te pułapki z... jakby z tego szybkiego wyboru sobie odekwipować? Dobra. Więcej tutaj nie znajdziemy. Więc lecimy. To jak wyliść na górę? Ej, macie pomysł, jak wejść na górę? Bo ja nie za bardzo. Tu. Czekajcie. Aha! Znalazłem. Pewnie będzie arena, z której nie będę mógł wyjść w ogóle i wrócić, prawda? Przybycie istoty zostało przewidziane. Istota nie przerwie transmisji. Tak, gdyż myślałem, że... Przeciwnie, wyliczenia są dokładne. Obecność istoty została uwzględniona. Gdzie on będzie w tej kulce? Świetnie! Skażony śmiercionośnik. Trzeba mać. Dobra, i teraz pytanie jedno. Zamrażać czy podpalać? Mi się wydaje, że zamrażanie nie wchodzi w grę. Za szybko się... tak, za szybko się... Niestety, ale... O, kurde! Ożesz ty w życiu! Zlikwidować. To metalowe monstrum idzie po ciebie. Nie mogę teraz opuścić. Spokojnie, spokojnie. I got this. O, żeż ty w życiu. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. O kurde. Kolego, co ty tam masz na ramieniu? Podoba mi się to cele, co ty tam masz. Wiesz? Mogło być to odpaść? Będę wdzięczny. Oho. No dobra. Bardzo chętnie bym odłupał te... Czemu mi to wystaje? Brak amunicji. Uważaj, Aloy! Jak więcej maszyn? No co ty? No co ty? No co ty? Jak więcej maszyn? O, szlak. Wystarczająco wiele czasu.
utrzymać priorytet tej istocie. Uważaj, Aloy! Kolejny wróg! Dzięki za ostrzeżenie! O. Paskudnie obrywam! Odciągniemy jednego od ciebie. Dobra. Zróbmy sobie dodatkowe strzały. Jeszcze weźmy sobie odporność od ognia. No nie tymi strzałami. Zezłomowane! Dobra, spokojnie. Bo ja mam to zrobić na czas jeszcze. Mam 8 minut, dobra. Mam cię na celowniku. Uważać! Metalowy diabeł wzywa kolejnych sojuszników! Nie, no serio? Ileż można? Ach! Nie mogą nas dopaść! Spokojnie, dam radę! Panie! Dać priorytet tej istocie. Idzie na ciebie, Aloy! Wiem, widzę! Teraz czas na ciebie, Aloy! Spokojnie! Got this! Oh shit! Dobra, dobra. Spokojnie! Zagrożenie systemu! Fuck you! O. Hades i Gaia. Główne obejście gotowe. Aktywacja wymaga autoryzacji. Elizabeth Sobek. Alfa 1. Główne obejście aktywowane. Kasowanie protokołu wyginięcia. Maszyny dezaktywowane. Pięknie. Tak jak myślałem. Znaczy, powiedzmy, że poniekąd ludzie zyskali taką świadomość, natura tak się przystosowała, że była w stanie zlikwidować to, co im zagraża. To, co sprawiłoby, że mogliby znowu wyginąć. Czyli znaczy, że natura jest na tyle dobrze
zrekonstruowana, czy odnowiona, czy odtworzona, że była w stanie się obronić. Mi się wydaje, że to jest na tej zasadzie. Oczywiście po drodze gdzieś tam ten Hades wyrządził dosyć dużo szkód i trochę inaczej to poszło niż miało iść, prawda? On z kolei likwidował Gaję i tak dalej. Problem jest tylko jeden. Ludzie mogliby zrobić to o wiele, wiele wcześniej, jeżeli nie zniszczono by Apollo, czyli całej wiedzy. Która została skumulowana. W porządku, przepraszam. Gdzie skończyłam? Opowiadałaś historię. A, tak, więc jak mówiłam, to był zestaw, mały elektronik, ale podpięłam kable do akumulatora, no i trawa zapłonęła. A potem rosnąca obok wysoka sosna też stanęła w płomieniach. Miała może 100 lat. Pytanie. Ile miałaś lat? 6. Szczęśliwie mama była w domu i szybko wezwała straż pożarną, a potem zabrała mnie na trawnik i pokazała martwe ptaszki, bo na drzewie były gniazda. Pytanie. Jak się czułaś? Nie wiem. Krzyczałam, że mnie to nie obchodzi. Wtedy mama ujęła moją twarz i powiedziała... Wiesz... Pytanie. Co powiedziała? Że musi mnie to obchodzić. Powiedziała... Elizabeth, bycie mądrą nic nie znaczy, jeśli nie uczynisz świata lepszym. Twój intelekt musi służyć czemuś dobremu. Służyć życiu, nie śmierci. Często wspominasz o matce, ale sama nie masz dzieci. Zabrakło mi czasu. Chyba dobrze się złożyło. A gdybyś je miała, Elizabeth, czego byś dla niego lub dla niej chciała? Chyba... Chciałabym, żeby ona była ciekawa. Uparta, nawet niepowstrzymana. Ale na tyle współczująca, by uleczyć świat. Choć troszkę. W każdym razie, to by było na tyle. Pora na sen. Przyjemnych snów, Elizabeth. Dziękuję. No to do jutra. Powiem wam szczerze, że to był kawał dobrej historii. To był naprawdę kawał dobrej historii i przygody. Wow. Nie, może duża część z was wie, że ja jakby w głównej mierze w przypadku gier akcji, gier przygodowych, gier RPG, kładę nacisk na to, jak wygląda główny wątek fabularny. Znaczy, kładę nacisk. No, po prostu najbardziej mnie to obchodzi. Jak została napisana historia? Nie wiem dlaczego, ale jeżeli historia jest słaba, to gameplay również nie jest w stanie mnie porwać. Tutaj ta historia była po prostu pyszna. Dlaczego? Dlatego, że od początku nie można było przewidzieć, co się stało. Gdzieś tam... Co jakiś czas mówiłem, a może to to, a może to to, a może ona jest jej córką, która gdzieś tam była w chłodni. Ale że aż takie tutaj były rzeczy, że wyginęła cała rasa ludzka, cały świat wyginął, a urządzenia i sztuczna inteligencja, no powiedzmy w skrócie, sztuczna inteligencja, którą stworzyła Elizabeth, odtworzyła cały świat i świat w pewnym momencie był w stanie się obronić.
przed tym, co, można, co mogło go zniszczyć. Piękna historia, no, naprawdę, czapki z głów dla osoby, która napisała ten scenariusz do tej gry. To jest takie post-apo science fiction, nie? Coś w ten deseń. Świetne, świetne, naprawdę bardzo dobre i mam nadzieję, że będzie druga część, mam nadzieję, że będą ewentualnie jakieś rozszerzenia, jak nie druga część, chociaż nie wiem, co by można było, ale dobra, już się nie domyślajmy. A, i ktoś powiedział, że nie dam rady przejść ostatniej walki bez lepszego uzbrojenia, bez lepszej zbroi. No cóż, za pierwszym razem byłem w stanie. Ale teraz pewnie ktoś powie, nie, bo mi chodziło o najtrudniejszy poziom trudności, nie? No. Od początku wiadomo, że na normalnym grałem. A tymczasem... Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do samego końca ze mną. Mimo tego, że pewnie o wiele wcześniej gdzieś tam niektórzy widzieli u innych youtuberów, bądź też... nie widzieli, w każdym razie gdzieś tam czekali na to, aż ja nagram, to tym bardziej jestem bardzo, bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że wam się historia podobała, bo mnie naprawdę się podobała, była mega. A tymczasem dzięki jeszcze raz i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych materiałach z kolejnych ciekawych gier. Mam nadzieję, że będą w połowie tak dobre jak ta. Zapraszam na kanał i jeszcze zostawię was pewnie z napisami, bądź też z jakąś tam cutscenką końcową, bo na pewno coś takiego się pojawi, mam takie wrażenie. A ja się z wami żegnam, dzięki za wasz czas i do zobaczyska, do usłyszenia, pa pa. Witaj, przyjacielu. Pamiętasz mnie? Mamy wciąż tyle do omówienia. Tyle rzeczy zataiłeś. Twoi panowie na przykład, którzy przebudzili cię sygnałem. Wiedza to potęga, prawda? Cóż, zacznijmy.